Asseco Profom Gdynia. Jako pierwszy głos zabierze trener Asseco, pan Tomasz Pacesos. Dobry wieczór wszystkim. Przede wszystkim chcę pogratulować tej farmie za dzielną walkę i naprawdę bili się, robili wszystko co mogli, ale niestety my dzisiaj byliśmy lepsi. Wszystko wykonaliśmy, co założyliśmy przed tym meczem. Przede wszystkim wyciągnęliśmy wnioski z przegranego meczu w Pucharze, gdzie przegrane tablica nam nie pozwoliła wygrać tego meczu. Dzisiaj my byliśmy górą i myślę, że należą się gratulacje też do wszystkich moich chłopaków, którzy byli dzisiaj na pakiecie. Na pewno zagrali tak jak spodziewaliśmy się. I zdeterminowani byliśmy i przede wszystkim byliśmy bardzo przygotowani na ten mecz. Także jeszcze raz gratulacje dla Platformy i życzę im, żeby nie wiem, utrzymali się na tej pozycji, gdzie byli wcześniej. Zawodnik Asseco, pan Krzysztof Szybarga. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Można powiedzieć, że był to mały rewanż za Puchar Polski. Wtedy ukrywaliśmy się podczas treningu słabsi. Dzisiaj świetnie wykonaliśmy założenia taktyczne. Pofarma się wyrzuciła tylko 63 punkty. Myślę, że ta defensywa dzisiaj była głównym czynnikiem. Bardzo się cieszymy. Zostały nam dwa spotkania do zakończenia rundy zasadniczej. Musimy wygrać i z taką nadzieją przystąpimy. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań.